A na koniec, moi drodzy, coś dla wszystkich, którzy nie chcą podróżować autem, pociągiem czy samolotem, ale są pozytywnie nakręceni na punkcie kamperów. Jest ze mną Katarzyna Słaba, witam serdecznie, która współpracuje z miesięcznikiem Flota. I dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie na temat kamperów, alternatywnej formie podróżowania. Dlaczego akurat kampery? Dlaczego ludzie wybierają tą formę podróżowania? Wszyscy ludzie, z którymi się spotkałam i którzy interesowali się tym tematem, zawsze powtarzali, że dla nich jest to jakby alternatywa dla wszystkich hoteli, że wtedy właśnie mogą poczuć się wolni, że kamper jakby daje im to poczucie niezależności. Sami mogą sobie zaplanować od A do Z podróż. Zgadza się, że nie ma jakby nikt wpływu na nasze wakacje, tylko my robimy to od A do Z i co najważniejsze w karawaningu jest to, że możemy plany zmienić w każdej chwili, że jesteśmy w jednym miejscu jeden dzień, nie podoba nam się, jakby jedziemy pakujemy dalej. Się i jedziemy dalej zwyczajnie. A w takim razie skąd przyszedł do nas ten pomysł na karawaning? Czy są jakieś inne kraje, w których jest bardziej popularny? Oczywiście w Polsce ta branża jakby nowych samochodów, nowych kamperów, nowych też, bo karawaning to też w jakiś sposób przyczepy kempingowe w małym stopniu. To wszystko przyszło do nas z Europy Zachodniej. Też podobno pierwszy kamper, taki typowo turystyczny, powstał gdzieś na Wyspach Brytyjskich, więc wszystko idzie do nas z zachodu i nie można jakby pominąć tego faktu, że jednak tam też karawaning już stał się przemysłem. To jest dzisiaj u nas to są hobbyści bardziej, to są ludzie, którzy jakby mają ich na to stać, od lat się tym interesują. Na zachodzie jest to jakby bardziej dostępna forma, głównie w Niemczech. Najczęściej jednak widać kampery z rejestracją i Holandia niemiecką. Chyba też słynie Holandia z kamperów. Też, zgadza się. Często widujemy ich na polskich parkingach. A w takim razie, czy w Polsce jest to popularne, czy dopiero to do nas wchodzi, a być może już jest od dawna, ale się o tym nie słyszy? Jest od dość dawna. Myślę, że nie wszyscy wiedzą też, że działa aktywnie w Polsce wiele klubów związanych z karawaningiem. Odbywają się zloty i są to zloty, które jakby mają swoje daty przez cały rok, bo karawaning to nie jest tylko letnia forma podróżowania. Także jest to jakby coraz prężniej działająca grupa osób w naszym kraju. Są fora internetowe, na których można zdobyć wiele jakby ciekawych porad dla ludzi, którzy chcą rozpocząć tą przygodę z karawaningiem, dla tych, którzy już jakby są w tym temacie i chcą poszerzyć swoje informacje naprawdę. Powstaje coraz więcej firm wynajmujących kampery, zajmujących się sprzedażą nowych i używanych. Dlatego myślę, że z czasem ta dziedzina będzie jakby coraz bardziej popularna u nas. A kto głównie wynajmuje takie kampery, bądź posiada takie kampery? Jakie to jest typy ludzi? U nas jest to dość jakby skrajnie rozgraniczone ze względów, myślę, że troszkę to wychodzi ze względów finansowych. Ponieważ część jest to osób, którzy jakby typowo budują kampera od podstaw. Są ludzie, którzy przerabiają samochody dostawcze nawet na kampery. Wtedy nie jest to pełne wyposażenie, ale można już takie auto kamperem nazwać. A z drugiej strony są to osoby, które dość zamożne, które albo mogą sobie pozwolić właśnie na kupno nowego kampera, gdzie kupno nowego jest to naprawdę dość duży wydatek. Albo i wtedy takie osoby, tak jak już powiedziałam wcześniej, dla nich biorą, hotele się znudziły i jadą właśnie kamperem, bo ich po prostu na to stać. Także są to takie jeszcze u nas takie skrajne grupy, ponieważ wynajem jest stosunkowo drogi do innych form wypoczynku w naszym kraju. A w takim razie ile osób możemy zabrać na pokład naszego kampera? Kampery od 2 do 6 osób to jest takie najpopularniejsze. Można zarejestrować na 6 osób samochód, żeby mogło nim tyle osób podróżować. Oczywiście możemy potem rozbudowywać na polu namiotowym o różne przedsionki. Jednak musimy pamiętać, że drugi samochód jest wtedy potrzebny. A tak dostosowujemy to do naszych potrzeb. Nawet 6 osób takim kamperem może podróżować i się swobodnie w nim wyspać, bo to też jest istotne, żeby potem było miejsce na nocleg. No właśnie, bo są, z tego co kojarzę, to jest przyczepa, którą można doczepić do auta, ale są też te kampery już, że tak powiem, w połączeniu z autem, jakby jeden mobil. Tak, bo kamper właśnie jest to auto. Przyczepa mamy drugą kwestię, jeśli
Chodzi o samochody, mamy też dwa rodzaje, są to tak zwane alkowy bądź zintegrowane. Trzecim jeszcze można dodać, właśnie są takie, które są w pełni zintegrowane z samochodem, jest to przerabiane po prostu, tak jak wspomniałam, busy. I w takim kamperze właśnie, jakby tutaj, jakby to powiedzieć, są... W kamperze z alkową zmieści się w cudzysłowie więcej osób niż w takim kamperze zintegrowanym bądź busie. Tutaj jeszcze dodatkowe miejsca można umieścić nad kabiną kierowcy. Dlatego takie kampery, myślę, są też, one są mniej awaryjne, też mniej się psują. Jakby, bo troszkę jest, jak się jedzie kamperem, jeśli ktoś z widzów miał okazję, to wie, że one troszkę trzeszczą, dlatego te z alkową są jakby przyjemniejsze, takie płynniejsze. Przyjemniejsze do podróżowania, w dalekie trasy zwłaszcza. Ja mam w takim razie pytanie, czy lepiej wynająć, czy lepiej kupić? Chociaż to też pewnie zależy od środków na naszym koncie. Oczywiście, tylko nawet osoby, które będzie stać na kupno nowego kampera, warto, żeby sprawdziły, czy to jest jakby forma spędzania wolnego czasu na pewno dla nich. Czyli pewnie lepiej najpierw wynająć, przekonać się, czy ta forma podróżowania jest jak najbardziej dla nas odpowiednia. Zgadza się, ponieważ pewne rzeczy wyglądają ładnie z boku, gdzieś na filmach też i tak dalej, czy jak znajomi jadą, a jednak karawaning jest formą aktywnego wypoczynku. To nie jest tak, że mamy wakacje all inclusive i wszystko jest... Leżymy na leżaku i nic nie robimy. Zgadza się. Ale jednak tutaj... trzeba dużo czasu spędzić za kierownicą też. Tak, tak. No, wiadomo, zależy dokąd jedziemy, jednak... Trzeba pamiętać o tym, że tutaj musimy wszystko zrobić sami, że to na tym polega, że gotowanie, prawda, pranie i tak dalej, jest wszystko, mamy jakby... skondensowane tych, w tak, tym naszym karawanie. Tych obowiązków domowych nie zostawiamy jakby poza, dlatego musimy to robić na wakacjach. Wynajem kampera polecam naprawdę. Można to zrobić w ciągu całego roku, nie musimy czekać na wakacje. Także firmy w Polsce już oferują wynajem całoroczny i myślę, że to jest najbardziej rozsądne zwyczajnie, żeby się przekonać o karawaningu. W takim razie na co trzeba uważać, ale na coś trzeba pamiętać, jakieś ważne rzeczy, aby wynająć samego kampera? Oczywiście, jeśli się już decydujemy, to oprócz tego jakby, żeby się, zanim się dowiemy też, ile kosztuje kamper na dobę, warto się upewnić o następujących rzeczach. Czy do tego dochodzi nam jeszcze kaucja zwrotna, oczywiście najczęściej, bo na tym to polega. Czy mamy limit kilometrów, ponieważ wiele firm nakłada sobie takie ograniczenia, które nie pozwalają, które teoretycznie pozwalają mniej eksploatować samochód, ale uważam, że firmy, które nie dają tego limitu kilometrów, czyli możemy podróżować po całej Europie takim samochodem, one jakby dają większy kredyt zaufania swoim klientom i jest to myślę dla nich też dużym plusem. Warto też sprawdzić oczywiście, czy samochód jest sprawny, czy nie ma jakiejś awarii. Głównym takim jakby punktem, na który niewiele osób zwraca uwagę, jest to, czy samochód posiada taki atest, czy instalacja gazowa, która jest w tym samochodzie, bo również takie się tam znajdują. Czy ona jest aktualna? Taka mała naklejka okrągła powinna być na tylnym zderzaku i wtedy jest wszystko w porządku. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ wiele kempingów zachodnich bez takiej naklejki, bez ważnego przeglądu gazowego nie wpuszczą kampera na kemping w ogóle. Nie wjedziemy takim samochodem. Więc warto o tym pamiętać przy wynajmie. Również istotne są oczywiście wszystkie ubezpieczenia typu assistance, czy firma zapewni nam w razie awarii powrót do domu. No właśnie, co się stanie, jak pojedziemy zwiedzać fiordy i nagle auto stanie, a jesteśmy bardzo daleko od źródła, od domu, że tak powiem. Tak jest. I wtedy, jeśli firma jest fair wobec nas, jeśli ma przygotowana jest na to, powinna albo zapewnić nam drugie auto, albo ewentualnie nocleg do czasu zakończenia naszych wakacji, oczywiście pokrywając wszelkie koszty. Dlatego czy firma oferuje taki pakiet, to musimy na to zwrócić uwagę właśnie zanim wybierzemy któregoś z naszych, jakąś firmę wynajmującą nam takie auto. Ponieważ jest to bardzo ważne, żebyśmy właśnie w razie czego nie zostali jakby z samochodem, którym nie da się nawet jechać. Dalej pojechać. W takim razie może przejdźmy do tego, jak te kampery wyglądają w środku. Państwo będą mieli okazję zobaczyć parę zdjęć wnętrz owych kamperów. I
gdyż pytanie moje, czy możemy sobie, kupując kampera, dostosować to wnętrze do własnych potrzeb i też wymagań estetycznych? Oczywiście, jak najbardziej. Zależy też... Mamy już, powiedzmy, przeznaczoną kwotę, dlatego wybieramy... Też w jakich mniej więcej kwotach to oscyluje? Nowy kamper. Ja może podam mniej więcej, jak to wygląda, jeśli chodzi o firmę niemiecką. Himmer bądź Detlefs to są takie wiodące marki na rynku niemieckim, ale też już siłą rzeczy na europejskim. No, są to koszty rzędu 300 tysięcy złotych brutto. Tak się to mniej więcej zaczyna. Już wtedy można naprawdę dobre auto kilkuosobowe kupić. Ale już wracając do tego wystroju, to są to rzeczy, które nieraz nam się nie śnią, o których nam się nie śni, że może coś takiego być w aucie. Oczywiście możemy kampera jakby dostosować do naszych wymagań estetycznych. Możemy wybrać kolor szafek, które się tam mieszczą. Możemy wybrać nawet kolor kranu, czy on ma być chromowany, czy ma być całkiem biały i plastikowy. To także, o tym także możemy zadecydować. I oczywiście kolor tapicerki, wszelkie wyposażenie już potem dodatkowe, które będzie pasowało do samochodu, typu naczynia na przykład i tak dalej. To jest wszystko oczywiście do uzgodnienia. Tak, możemy sobie wybrać wszystko. Wszystko możemy od A do Z, od tak zwanej łyżeczki w kamperze do oczywiście, nie mówię o takich rzeczach jak silnik, tej części jezdnej i tak dalej. Wszystko możemy naprawdę dostosować do naszych potrzeb. Czyli w przypadku tych nowych kamperów to właśnie jest idealne rozwiązanie. Można wybrać sobie każdy szczegół. A w takim razie, czy jak już kupujemy używanego kampera, na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim, ile taki kamper powinien mieć maksymalnie lat, żeby jeszcze nam trochę posłużył? Oczywiście są kampery, które mają już 10 lat i nadal jeżdżą, ale to już naprawdę są bardziej auta dla pasjonatów. Należy zwrócić uwagę na stan właśnie tej części wewnątrz auta, na tej części sypialnej, powiedzmy, bądź mieszkalnej po prostu, w jakim stanie są szafki, jak wygląda łóżko, na przykład toaleta, bo to jest też ważne, w takim kamperze mamy łazienkę w większości przypadków, którą jakby warto skontrolować. Te części, które da się wymienić, oczywiście można to zrobić, wtedy jesteśmy spokojniejsi. Ale na to trzeba zwrócić uwagę. Właśnie warto też sprawdzić numer VIN, bo niekiedy po numerze VIN, który każde auto ma w dowodzie rejestracyjnym, sprawdzamy historię takiego auta. Jeśli on był serwisowany na przykład nawet jakby za pośrednictwem fabryki, to wtedy będziemy wiedzieć, czy były wymieniane części, czy były jakby dokładane jakieś nowe... perfekcyjnie nowe stan techniczny. A jeśli chodzi o części jedną, to warto po prostu pojechać do takiego... kupować z mechanikiem, ponieważ on będzie jakby znał się na tym najlepiej. Ale z doświadczenia wiem, że jakby fani karawaningu, ci zapaleni kamperowcy, nazwijmy to tak, oni naprawdę dbali o swoje samochody. To są hobbyści, którzy jakby dopracowują każdy szczegół i rzadko się zdarza naprawdę, żeby to były auta bardzo zniszczone. Czy są jakieś fan kluby, albo zloty, gdzie są wszyscy właśnie ci hobbyści, którzy się chwalą swoimi kamperami? Tak. Jest to naprawdę, działa to prężnie w całej Europie, jak już mówiłam, w Polsce także. Jednym takim z największych jakby zlotów i okazją do pochwalenia się swoimi autami są targi karawaningu w Düsseldorfie, odbywające się co roku. Teraz wydaje mi się, że pod koniec sierpnia będą także. Miałam okazję na takich być, więc tam są rzeczy naprawdę już jakby kwintesencja karawaningu właśnie jest tam dostrzegalna. Można zapoznać się z nowinkami, można też właśnie z antykami, tak jak już mówiłam, także, bo taki dział też tam jest. I tam właśnie można zobaczyć, jaki to jest tak naprawdę w Europie przemysł i co wokół tego się dzieje. I poznać ludzi, którzy uwielbiają ten styl podróżowania. Moi drodzy, mamy nadzieję, że przekonaliśmy Państwa razem z Kasią do tego, że warto spróbować tych alternatywnych form podróżowania. Co więcej, daje to swobodę, możliwości wybioru miejsca i też przemieszczania się, żeby nie stać w jednym miejscu przez cały czas. Także, moi drodzy, do zobaczenia jutro. Żegnam się. Bardzo dziękuję za rozmowę. A jutro się widzimy... Nie, jutro jest dzień wolny. Widzimy się, moi drodzy, w czwartek. Życzymy Wam miłego środowego dnia i widzimy się w czwartek o godzinie 17:30. Do zobaczenia.